Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna część serii rozważań na temat tego, jak można Pana Jezusa w swoim życiu spotkać. I dzisiaj, jako taki wzorzec, chciałbym omówić z Państwem kwestię kobiety przy studni w Sychar. Jest ta historia opowiedziana w Ewangelii Jana, 4 rozdział, od 4 do 26 wersetu. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. I widzimy tutaj sytuację, którą można by zatytułować wprost. Jeśli spotkasz Pana Jezusa, to Twoje pragnienie będzie zaspokojone, ugaszone. Twoje pragnienie stanie się niebyłe, bo już nie będziesz pragnął na wieki. Daj mi pić. Tą pokorną prośbą Pan Jezus Chrystus otworzył serce tej religijnej, lecz też grzesznej kobiety. Ona była dumna z jej prastarej studni, z której niegdyś pił sam Jakub, jego synowie oraz jego trzoda. To przywiązanie do religijnych tradycji karmiło jej dumę, a jednak nie przeszkadzało jej żyć w ciężkich grzechach. By zaspokoić swe życiowe pragnienia, ta kobieta szukała szczęścia w religii, pogrążając się w grzechach. Była, jak to mówią, i do tańca, i do różańca. Jednakże żadna z tych rzeczy nie była w stanie zaspokoić głębokich pragnień jej serca. Jeśli i ty jesteś i do tańca, i do różańca, to jesteś bardzo podobny do tej kobiety i musisz spotkać Pana Jezusa Chrystusa, aby twój smutny los się odmienił. I tutaj widzimy wyraźne stwierdzenie Pana Jezusa. Każdy, kto pije tę wodę, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim wewnętrznie źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ku życiu wiecznemu. To jest bardzo, bardzo ważne. Ku życiu wiecznemu. Tutaj sam Bóg złożył jej cudowną ofertę, by mogła posiąść wodę życia. Tą wodą jest życie wieczne, które w mocy Ducha Świętego zaspokaja pragnienie serca. To życie wieczne jest źródłem w każdym wierzącym Panu Jezusowi Chrystusowi człowiekowi. W każdym wierzącym. I to źródło go uzdalnia, tego wierzącego, do tego, aby móc mieć z Bogiem społeczność. I ostatecznie, aby wprowadzić go w ojczyznę życia wiecznego, czyli w dom Ojca. W domu Ojca wiele jest mieszkań, Pan Jezus powiedział. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. I to jest fakt, że tam jest wiele mieszkań. Ta samarytańska kobieta zrozumiała, że ten Boży dar jest w stanie zaspokoić jej pragnienia i dlatego poprosiła: Panie, daj mi tej wody. Panie, daj mi tej wody. I wtedy Pan Jezus, Bóg objawiony w ciele, powiedział: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. W prostych słowach
Aby okazać jej łaskę, Pan Jezus odkrywa smutną prawdę o jej grzechu, o jej grzechach. Z głęboką miłością i doskonale życzliwie Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus. Pan pyta o jej męża. Jej grzechy musiały zostać ujawnione i według Bożych zasad uporządkowane, aby mogła otrzymać tą prawdziwą wodę życia. Dlatego Pan Jezus jest nazywany Zbawicielem od grzechów. On zbawi od grzechów lud Twój. On zbawi od grzechów lud swój. Stąd nazywamy Jezusa Zbawicielem od grzechu. I odpowiedź tej kobiety była prosta. Nie mam męża. Jej wyznanie jest prawdziwe, ale nie zdradza wszystkich faktów. Była to prawie prawda. Prawda, ale niepełna. Pan Jezus Chrystus, Pan, przyjmuje tą wypowiedź w Jego łasce, ale w miłości dodaje: dobrze powiedziałaś, nie ma męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To delikatne, przepełnione miłością postępowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, przepełnione miłością postępowanie naszego Pana od prawie 2000 lat wywołuje nasz zachwyt, nasz podziw w sercach. Wywołuje podziw w sercach wszystkich wierzących. I ta wypowiedź kobiety jest dziwna. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Nie dziwi mnie, że ta kobieta porusza teraz taki temat w miejscu uwielbienia. Jest naturalne to, że serce każdego wierzącego pragnie uwielbiać Boga, który go wykupił. W krótkich słowach Pan Jezus Chrystus, Pan wyjaśnia: lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Chrześcijańscy chwalcy znają Boga jako swojego własnego Ojca, który ma Syna, który go kocha i całkowicie zaspokaja Jego pragnienia. Właśnie tego umiłowanego Syna podarował jako baranka ofiarnego na śmierć krzyżową na Golgocie, na Kalwarii. Prawdziwi wyznawcy uwielbiają Ojca za ten czyn. Patrząc na przebieg tego spotkania, zauważamy, jak w sercu tej godnej uwagi kobiety powoli wzrastał szacunek do osoby Pana Jezusa Chrystusa, do osoby Pana. Na początku był dla niej jedynie Żydem. Szybko jednak pojęła, że jest on szczególną osobą. Nawet jeśli z początku nie uważała go za wyższego od patriarchy Jakuba. Jednakże skorygowała swą pomyłkę. Najpierw uznała Jezusa za Pana, a potem zobaczyła w nim także proroka. Dopiero na samym końcu tej historii uznała go także za Boga wcielonego, czyli za Chrystusa. I to jest ważne, żebyśmy z tej lekcji wyciągnęli dla siebie wnioski. Nawet jeśli jesteś w grzechach, możesz taki przyjść na spotkanie z Panem Jezusem, bo Pan Jezus zbawia na podstawie swojej ofiary, którą wykonał na krzyżu Golgoty, a nie na podstawie twoich uczynków. Więc jaki jesteś, taki przyjdź do Jezusa. Przyjdź jak najszybciej, żebyś nie przyszedł za późno, tak żebyś zdążył przed pochwyceniem, przed zabraniem wszystkich wierzących z ziemi do nieba. Bo będzie taki moment, kiedy Pan Jezus zabierze wszystkich wierzących z ziemi do nieba. A to oznacza, że jeśli zostaniesz tu na ziemi, to będziesz podlegał różnego rodzaju
dolegliwością wynikającym z tego, że człowiek grzechu przejmie władzę na ziemi. Więc przyjdź do Jezusa jeszcze dziś, wierzę, ufając Mu jako Twojemu Zbawicielowi od Twoich grzechów. Pan Jezus umarł za wszystkie Twoje grzechy na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. Więc uwierz Pana Jezusa jeszcze dziś. Pan Jezus Ciebie kocha. Następnym razem chciałbym się zająć kolejnym pierwszym spotkaniem z Panem Jezusem, opisanym jako spotkanie dworzanina oraz jego syna. I tenże dworzanin po prostu spotkał Pana Jezusa, co jest opisane w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 46 do 54 wersetu. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.